Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ristus i zapraszam Was na kolejnego Daily Newsa, tym razem przygotowanego na 24 stycznia 2020 roku. Zapraszam do oglądania. The Cycle to jedna z ciekawszych sieciowych niespodzianek, w jaką okazję miałem grać w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Tytuł dostępny jest na Epic Games Store za darmo i zdecydowanie warto dać mu szansę, zwłaszcza teraz, gdy wprowadzono tryb rankingowy. Koncentruje się on przede wszystkim na rywalizacji, więc wszystkie cele poboczne w nim nie obowiązują lub zostały sprowadzone do minimum. Celem zabawy jest po prostu pokonanie przeciwników. Dodatkowo, w tym trybie nie zdobędziecie na mapie żadnych losowych przedmiotów czy umiejętności. Zwyczajnie nie będą występowały, więc do walki weźmiecie tylko to, co sami stworzycie lub zabierzecie ze zwłok przeciwnika. Warto jednak pamiętać, że tryb ten wprowadzono jedynie testowo. Skład Ranked Mode dostępny jest od 2 dni i będzie można w niego grać aż do 29 stycznia bez ograniczeń czasowych. Duo Ranked Mode wystartuje 30 stycznia i pozostanie do naszej dyspozycji do 6 lutego. Jeśli chodzi o rangi, to każdy nowy gracz zaczyna z C- i może wspiąć się po drabinie hierarchii aż do S+. Po drodze mamy B, A z plusami i minusami, a ostatnia ranga S podzielona została na S-, S, S+, S+1 oraz S+2 i tak dalej. Jak już bijecie S+, to wasza liczba na przykład S+1 oznacza prestiż. Teoretycznie można dojść nawet do S+100. Na ten moment w The Cycle gracze nie są dobierani ze względu na swoją rangę. Może to ulec zmianie w przyszłości, niemniej twórcy testują inne rozwiązanie. Na koniec meczu otrzymacie informacje za co oraz ile punktów dostaliście. Przekładają się one bezpośrednio na potencjalny awans wyżej. Lord of the Rings Online otrzymał właśnie patcha oznaczonego numerkiem 25.3, który bezpośrednio łączy się z wydanym niedawno dodatkiem Minas Morgul. Co dokładnie dostaliśmy? 3 nowe instancje, nowe zadania, nowe przedmioty oraz usprawnienia do craftingu, item levelów itd. Jeszcze raz podkreślamy, że są to nowości związane z Minas Morgul. Bez dodatku nie zobaczycie ich na oczy. Nie tak dawno Koreańczycy ze studia NPixel pochwalili się wsparciem w wysokości 25 milionów dolarów na rozwój gry Grand Saga, nowego, mobilnego, pecetowego MMORPG na silniku Unreal Engine 4. Wczoraj rano otrzymaliśmy pierwszy prawdziwy gameplay trailer z tej wysokobudżetowej produkcji. Z ręką na sercu przyznaję, że Grand Saga prezentuje się niespodziewanie dobrze. Graficznie jest absolutny tip-top. Być może mamy do czynienia z najbardziej stylowym MMORPG-iem na urządzenia mobilne w historii. Grafika to jednak nie wszystko. Twórcy obiecują ogromny świat, innowacyjną fabułę i bardzo zaawansowane systemy, które w niczym nie przypominają innych MMO-bilniaków. Podobno, dzięki unikatowemu systemowi Grand Weapon, każdy gracz będzie mógł znaleźć własny styl rozgrywki, który najbardziej mu odpowiada. To właśnie rodzaj broni będzie odpowiednikiem klasy postaci. Na razie wiadomo o przynajmniej 20 takich specjalizacjach. Premiera Grand Saga jeszcze w tym roku, najpierw oczywiście w Korei Południowej. Wielkie poruszenie w plemionach. Wczoraj o 12 wystartował jubileuszowy 150 świat w grze, który jeszcze przed otwarciem wzbudził ogromne zainteresowanie. Temat z serwerem trafił nawet na główną stronę wykopu. Szykuje się wspaniała zabawa, przede wszystkim dlatego, że do gry wrócili weterani produkcji, którzy kilkanaście lat temu zarywali nocki, aby tylko być najlepszymi w plemionach. Już wcześniej gracze plemion uzgodnili z InnoGames, że świat numer 150 będzie działał na trochę innych zasadach niż wcześniejsze serwery. Ponadto na tym świecie nie będzie przedmiotu do przenosin wioski, ani możliwości zapraszania obok siebie. Zatem jedyną możliwością, by ekipa wystartowała w swoim otoczeniu, jest dołączenie do świata na etapie wstępnego logowania. Black Desert jest wielkim MMORPG-iem. Pearl Abyss stworzyło grę, która osiągnęła popularność i zarobiła mnóstwo pieniędzy. Jak informuje Pocket Gamer, łączne przychody osiągnięte przez serię Black Desert przekroczyły już 1,5 miliarda dolarów. Na sukces marki złożyły się 2, a tak naprawdę 3 wersje Black Desert Online: PC-towa, konsolowa, no i mobilna. A przede wszystkim mobilna. Black Desert Mobile został zainstalowany już na 20 milionach urządzeń. No to teraz tylko czekać na wielką trójcę nowych gier od Pearl Abyss: Crimson Desert, Plan 8 i Doki V. Szczególnie dwa pierwsze tytuły zapowiadają się wyśmienicie. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news spodobał się najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!